dwie możliwości. A po pierwsze, prawie nie masz szans pomagać, bo są więzi emocjonalne, nawet już jak się rozstaliście, to jakieś więzi zostają i historia zaczyna boleć, wspominać i tak dalej. W każdym razie... Znaczy ja jestem od tego już oddzielona, ja już ten etap zakończyłam, ja mu podjęłam decyzję. Ale on nawet od strony czysto zewnętrznej, on nie jest pewien, czy ty pomagając mu w rozwoju, czy pomagasz mu w rozwoju po to, żeby rozwijał się i był szczęśliwy, czy dlatego, że chcesz go jednak zdobyć jeszcze raz. On tego po prostu nie da się tego udowodnić, choćby życie oddała. Czyli on może myśleć, że ty tak go pouczasz, pokładasz najmądrzejsze rzeczy, bo chcesz, żeby on był dla ciebie jednak, bo żeby się nauczył kochać i się z tobą związał. Więc z tysięcy powodów, nie próbuj pomagać. Zostaw to innym. Możesz mu podpowiedzieć, jak zauważysz, że masz problem, czy chcesz szukać pomocy, to tutaj jest taki ksiądz, tam jest taka pora i tak dalej. A to po pierwsze, więc to zostaw innym. A ty się zajmij swoim rozwojem i daj szansę innym chłopakom, żeby się tobą zainteresowali. Bo jak będziesz tamtemu pomagać, to większość chłopaków pomyśli, że jeszcze jesteście związani. Choćbyś nie wiem, co mówiła. Więc i ty, i on tracicie, jeżeli stara się pomóc. I po drugie, czy trzecie, nawet jak teoretycznie tak bardzo jest prawie niemożliwe, nawet jak mu pomożesz i on teoretycznie świetnie się rozwinie z twoją pomocą, nic z tego. Bo jeżeli się, bo nie powinien się pobierać terapeutka z pacjentem. Ale mówię, a tu mówię teraz do innych też dziewcząt, żeby się pamiętało. Jeżeli się rozstaje z chłopakiem, bo widzi, że no niestety nie da rady i próbujesz mimo to mu pomóc, chwalebne, ale nie pochwalam, niech to zrobią inni, a nie ty, ty się zajmij twoim rozwojem i daj szansę innym chłopakom, powtórzę, ale jeżeli próbujesz, to sobie od razu powiedz dziewczyno. Pomagam pod warunkiem, że wyklucza małżeństwo z tym facetem. Bo jeżeli zakładają, że mu świetnie pomożesz, i on się nauczy kochać, i jeśli byś się nie daj Boże poprawił, to ty będziesz całe życie niepewna, czy on któregoś dnia nie wróci do tamtego stanu, nigdy spokojnie spać nie będziesz, a on, choćby nie wrócił, ale lęk będzie, a on będzie przy tobie się czuł mało męski, bo będzie wiedział, to jest ta, która mnie ratowała, która wie, że miałem okres bezradności i będzie się przy tobie czuł niedowartościowany, żebyś nie wiem, jak go fajnie kochała. Powtarzam, jeżeli próbujesz pomagać chłopakowi, z którym się rozstawać, który nie dorósł do miłości małżeńskiej, to pod warunkiem, że wykluczasz małżeństwo z nim. Ale ponieważ wykluczasz, to daj sobie spokój, niech to inni pomogą mi to, zrobią lepiej i spokojniej, a ty daj szansę następnemu chłopakowi. Ja bym tak radykalnie. Chłopcze, myśmy się zaczęli chodzić ze sobą po to, żeby sprawdzić, czy dorastamy do małżeństwa. Okazało się, że nie, kontrakt zakończony. Teraz daj szansę innym. A ty może, jak sobie wziąłeś jakieś wnioski dla ciebie, świetnie, nie mam nic przeciwko temu, ale z inną dziewczyną. Bardzo dziękuję za pytanie, bardzo dziękuję za odpowiedź. Księdze Marku, teraz prośba do księdza, aby zadał ksiądz może dwa pytania, jedno zadam ja. I osoby, które pierwsze odpowiedzą na te pytania, proszę, żeby, które będą chciały odpowiedzieć, proszę, żeby wstały. W ten sposób spróbujemy wyłapać, kto został pierwszy. I te osoby wygrają książki. Pierwsze pytanie. Tak. Pierwsze pytanie, proszę bardzo, ksiądz Marek. A my się przyglądamy. Ile jest przykazań miłości w Biblii? Dwa przykazania. Ja mam pierwsza. Księże tak. Trzy przykazania miłości. Kochaj Boga, kochaj samego siebie, kochaj bliźniego i jak siebie samego. Brawo! Książka tak naszego gościa, ona, on i miłość, polecam nie tylko tobie. Dobrze, podajemy. To teraz drugie pytanie, to będzie takie pytanie dla tych, którzy już coś wiedzą o naszym gościu. Proszę, żeby ktoś podał tytuły co najmniej, niech będzie trzech książek naszego gościa. To jest proste pytanie. Proszę bardzo. Psychologia porozumiewania się. Jest. Psychologia porozumiewania się, tak? Anioł radości. Chłopcy pytają o Boga, człowieka, o Boga, małżeństwo. Możemy zaliczyć. Tak jest. A w prezencie będzie druga część. Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie. Tak, to jest druga część, tak. To jest inna. Więc to może... Bardzo proszę, żeby ksiądz Marek je zadał. I ostatnia książka, to już nie książka księdza. Ojej.
teraz mam ten. Kto podkreślał w ostatnim dwudziestoleciu, ciężkie pytanie, że nie da się oddzielić miłości Boga od miłości do człowieka? Ja! To chcę bardzo podkreślić na koniec, że Jan Paweł II wielokrotnie, także w Polsce błagał, mówi, błagam was, nie oddzielajcie miłości Boga od miłości człowieka. Albo kocham Boga i człowieka, albo nie kocham ani Boga, ani siebie, ani bliźniego. I dlatego, moi drodzy, im bardziej będziecie zaprzyjaźnieni z Bogiem, im bardziej będziecie ufali Bogu, bardziej niż samemu sobie, im bardziej będziecie Bogu zawierzać osoby, które najbardziej kochacie, i samym siebie oczywiście, tym większą macie szansę na wspaniałą miłość, na przyjaźń, a także na niezwykłe małżeństwo i rodzinę. Te małżeństwa, którymi się zachwycam, o których piszę powieści, to są małżeństwa, które mnie, powtórzę, zachwycają wzajemną miłością, ale też piękną więzią z Bogiem. I to cała rodzina piękną więzią z Bogiem. Może na koniec powiem ostatnią rzecz. Mianowicie jedna Polka z Londynu, młoda, która tam mieszka teraz, zadzwoniła do mnie z półtora roku temu, mówi, proszę księdza, pokochałam muzułmanina tu w Londynie, to jest Pakistańczyk, Hindus, pardon, żeby był konkretny, czyli wszystko, nieważne, Hindus, muzułmanin, on mnie bardzo kocha, ja go bardzo kocham, nie mamy żadnych wątpliwości, on mówi, ja wiem, że księdza, że Koran pozwala na cztery żony i na rozwody, ale on powiedział, że nie interesuje go żadna druga, czy trzecia żona, czy czwarta, tylko mnie na zawsze. I teraz jesteśmy tego już pewni, ona tam opisała przez pół godziny z zachwytem, ja się wzruszyłem do łez z radości i mówi, że księdza, teraz mam problem. Chce mi się pobrać, no ale jaka forma ślubu? Czy kontrakt cywilny, żeby tak neutralnie, czy ślub w kościele katolickim, no to on się będzie miał prawo czuć niedowartościowany, czy u niego, no to mnie trochę będzie dziwnie. Co ksiądz radzi? Prosta sprawa. Kontrakt cywilny jest fikcją prawną. Dlatego, że żadne prawo państwowe nie może nakazać kochać i żadne prawo państwowe nie może karać za brak miłości. Jeżeli one ją się pobiorą, zawrą kontrakt cywilny i on ją zdradza, nie kocha, nie mówię, że bije, bo to przestępstwo jest inny paragraf, w każdym razie, jeżeli nie kocha, nie pójdzie do więzienia za to. Co więcej, jeżeli otrzyma rozwód z własnej winy, państwo pozwoli zawierać drugie, trzecie, dziesiąte małżeństwo, mimo że nie kocha, bo to jest fikcja prawna. Więc to nie wchodzi w grę, kto by chciał fikcję prawną. Druga rzecz, czy muzułmański ślub, czy katolicki. Więc mówię tak, moja droga, jeżeli to jest prawdą, co mówisz, że kochasz jego, a on ciebie, tylko chcecie być ze sobą, na zawsze, wiernie, i w ten sposób, taka wielka miłość, to jest tylko jedna forma ślubu na świecie, która taką miłość respektuje waszą. Tylko jedna, mianowicie małżeństwo katolickie. Jeżeli byłbyś nawet ateistą, przyjdziesz do mnie, powiedzmy, dwóch ateistów, znaczy nie dwóch, dwoje, ona i on, ateiści. I powiedzą, księże Marku, ksiądz nie jest taki zły, mimo że ksiądz, i trochę o miłości wie, być może, myśmy nawet słyszeli, gdzieś księdza czytali i chcemy się doradzić. Jesteśmy ateistami, bardzo siebie kochamy. Jaka forma ślubu? Jeżeli się bardzo kochacie, wiernie, wołanie, jest tylko jedna, w kościele katolickim. To jest jedyna forma ślubu, gdzie ślubujemy sobie miłość największą z możliwych. Tylko z tobą na zawsze, nieodwołalnie, wiernie i aż tak bardzo się kochamy, że chcemy mieć ze sobą dzieci. Kto to wymyślił? Nie człowiek. My byśmy wymyślili bawienie się sobie i tak dalej. To Bóg powiedział, pierwsze polecenie Boga, pierwsze. Kobieto i mężczyzno, tak bardzo troszczy się z naszym językiem, tak bardzo troszczy się o wzajemne więzi, byście chcieli być ze sobą razem i byście pragnęli mieć ze sobą dzieci, a najpierw dlatego, że jesteście razem ze sobą. I ostatnie zdanie, mianowicie ktoś mi mówi, a jeżeli się bardzo kochamy, to po co w ogóle ślub? Jeśli już ślubna zgoda, to najpiękniejsza forma, ale po co w ogóle się bardzo kochamy? Uwaga, im bardziej chłopak kocha dziewczynę, tym bardziej chce to ogłosić całemu światu. Tym bardziej chce to powiedzieć przy jego i jej rodzicach, na piśmie, przy świadkach, bo tym bardziej wie, że nie jest Bogiem, może rozczarować i tym bardziej chce jej dać wszelkie możliwe gwarancje swojej miłości i motywować się na wszelkie możliwe sposoby. Im bardziej ktoś mówi, że tak się cię kocham, że ślub niepotrzebny, to już się wycofuje, już sobie robi furtkę. Bo jeżeli tak bardzo kochasz, to chcesz to powiedzieć całemu światu i chcesz jej dać maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Księże Marku, jeszcze poproszę o takie jedno zdanie podsumowania, ale takie szczególne, aby to były życzenia. Osobne dla chłopaków, osobne dla dziewczyn, a w międzyczasie bardzo proszę, abyście podali listy newsletterowe, które do nas do przodu.
autorze. A teraz bardzo prosimy księdza o taką minutę życzeń. Otóż może powiem, byłem niedawno w domu poprawczym, ale inaczej nie jako pacjent, tylko z odwiedzinami. I powiedziałem do tych chłopaków tam, to są przestępcy, 17-19 lat, mordercy niektórzy, jest taki najcięższy ten poprawczy w Polsce. I powiedziałem tak, było tam oczywiście kraty, panowie z ustawy, tacy powiedziałem do tych chłopaków, większość mordercy. Powiedziałem, no to wszedł do polskich samochód. Powiedziałem, nie, pardon, wszedłbym w więzieniu, pod Wrocławiem. Otóż powiedziałem tak, moi drodzy, jesteście bardzo niezwykłymi mężczyznami. Prawdziwi mężczyźni, boją się was, patrzcie, kraty w oknach. Tu ci panowie dobrze zbudowani w obstawie, mnie się tak nie boją. Boi się was cały świat. Jesteście męscy, mocarni i nie jesteście byle kim. Świat was zauważa i boi się was. I życzę wam, i mówiłem przez 2 godziny, a tutaj mogę w 30 sekund, żebyście byli tymi mężczyznami, którzy wykorzystują swoją siłę, moc, żeby ktoś przez was płakał z radości, że tak kochacie. Więc bądźcie mocarni w uczciwości, bo tylko tchórz kłamie, tylko tchórz manipuluje, tylko tchórz kombinuje, tylko tchórz. Nie jesteś Bogiem, mężczyzno drogi, możesz się pomylić, ale powiedz to, przeproś, powiedz całkiem uczciwie, jak Piotr, zapłacz i zmień się w mocarza. Tylko tchórze kłamią i kombinują, a więc bądź mężczyzną, który tak od siebie wymaga, żeby nie mieć nic do ukrycia, a jeśli się zdarzy jakiś błąd, choćby drobny, powiedz, przeproś, uznaj, zapłacz. Po drugie, bądźcie mocarni, mówię tam i tu, w postawie wobec kobiet, żebyście byli sejfami dla kobiet. Bo mężczyzna, przez którego cierpi kobieta, to jest największy tchórz na tej ziemi, drani. Oczywiście mogę zadać niechcący, także bardzo kochając ból kobiety, bo jej nie rozumiem. Mężczyzna nie jest tak niezwykły, żeby zrozumieć aż kobietę. Ale kiedy widzę, że ona cierpi, mam męską odwagę, że przepraszam, ze łzami w oczach. Prawdziwi mężczyźni umieją płakać. Tylko tchórze się boją łez, bo boją się, że się rozlecą. Ja się nie boję, bo jestem taki mocarny. Więc bądźcie mocarzami wobec kobiet, tymi, którzy chronią, i bądź ochroną dla dzieci. Inny aspekt, ale więcej nie ma czasu. To tyle, chłopcy. Proszę. Bo to zależy, sakrament nie jest magią. To zależy od tych ludzi. Otóż jeżeli są bardzo dojrzali, na przykład nie są chrześcijanami, czy są, ale z jakichś względów nie zawarli małżeństwa, ale potrafią kochać, to będą szczęśliwi bez sakramentu, sakrament jest pomocą. Natomiast jeśli nie są dojrzali, to im sakrament nic nie pomoże, bo przyjęli magicznie, czy dla zwyczaju. A więc, natomiast pytanie jest, kto ma największe szanse na największą miłość? Ci, którzy najbardziej kochają i jeszcze biorą Boga na światło, bo to Bóg wymyślił tą miłość, i wtedy mają no, maksymalną możliwość. Natomiast i tu mogą być i złe, i dobre rzeczy. Także tu nie ma żadnej magii. Teraz do dziewcząt ostatnie zdanie. No dziewczęta, to po prostu bądźcie tym, kim jesteście, czyli Bożymi Królewnami, księżniczkami co najmniej. Stawiajcie sobie wymagania, dbajcie o siebie pod każdym względem, fizycznie, odżywianie, sport i tak dalej. Chłopak powinien całą kieszonkowę na was wydawać i więcej. W każdym razie dbajcie o siebie, bo o skarby trzeba dbać. Dlaczego Bóg stał się jako człowiek mężczyzną, a nie kobietą? Po to, żeby chronić kobiety. Po pierwsze, żeby się umartwić, żeby się poniżyć. No, jak stał się kobietą, się wyróżnił, a on się chciał poniżyć. Ale to jest inna historia. I żeby chronić kobiety. Pamiętajcie, jesteście oczkiem w głowie Boga, który was stworzył jeszcze bardziej na swoje podobieństwo niż nas mężczyzn, żebyście mogli nam pomagać w rozwoju. Pamiętajcie o waszym geniuszu kobiecym. Nie jesteście po to, żeby walczyć z mężczyznami, to żaden geniusz kobiecy, tylko po to, żeby zachwycać mężczyzn, żeby bez was nie potrafili żyć w najpiękniejszym znaczeniu. Więc stawiajcie sobie wymagania, cieszcie się z waszej kobiecości, cieszcie się z mężczyzn, którzy się zachwycają wami i waszą kobiecością, i kogoś z takich wybierzcie sobie na męża, jeśli bardzo się będzie starał, ale trochę mu dokuczcie, niech trochę czuje cenę walki. Księże Marku, bardzo serdecznie dziękujemy.